1886 odcinka powieści radiowej w Jezioranach. Kurczki? Panie Święcie, jakiej niby kurczki, a? No tej cieplejszej, co mnie ubrał do brudnej roboty. Ja bym z ogonem zarzucił, czy co? Może wiesz, Jola gdzieś przewiesiła, jak łachi dla tych dzieciów, no powodzian, co są u Pawlaciów zbierała. Mogła stary twój łach przewiesić w inne miejsce, zobacz. No, ciekawym gdzie, no. Bo muszę też mieć do gorszego do roboty, nie? No, popatrz, no ty, Walkizm, może tam aj wisi. Dobrze gadam, Tereska? Musi tak. Stare łachy nie muszą wisić w nowej szafie, Sasie. Teraz to ma porządki, co Jola robi. Nic własnego nie mogę znaleźć, kurde, no. A jemu? Jemu gdzie tak tylno? Gdzie go znów diabeł niesie, Józi? No też jak to nie wiesz, ty Tereska, że Stasie go dziś robotę u kajfaszu w sklepie i magazynie zaczyna, panie święty? U kajfaszu? O? No tak, no Edek jemu tydzień temu Łuzenka robotę załatwił przez naszą wioskę. No co ty tak oczy w słup postawiłeś? No, bo pierwsze słyszę, że to się tu o Staszku decyduje beze mnie i Zosi naszy. Widzicie, no bo jak to tak? On do roboty? I to do kajfaszu? A co wy, albo Teterowa, macie do tego, co Stasiek będzie robił? Ale... No musi to jego jedka sprawa, nie? A kto się za niego uczyć będzie, Józika? Taki ci z niego uczniak będzie jak... Ze mnie kominiasz, panie święty. Przecież szkoła u nas już się parę tygodniów temu zaczęła. A Stasiek dopiero w połowie września z rajzu wrócił, nie? I co z tego? 2 tygodnie można nadrobić. Jak się w garść weźmie i Edek domu w szkole jakieś prywatne wsparcie, może nadrobić. W czym nie wie? No w czymś, co? Wsparcie. Ty jego matematyce, czy jaki tam? Zgadała mnie Zosia, że Stasiek głowę do nauki ma. I no on jest dobry leser. I temu Jedek musi w tym roku prywatne korepetycje, jakie tam dawać mu, no. Co by on maturę zrobił obowiązkowo, widzicie? O, matura, panie świecie. Stasiek i matura, no. Ej. Przecież jemu do własnego grosza teraz bardziej śpieszno, Tereska, jak mnie, wiecie, na tamten świat. Chłopak z domu chce się urwać i na swoje iść. O. Dąży jeszcze po maturze, Józi. I wy mnie tu nie tumańca, że Edka nie stać na to, co by Staszkowi maturę dać. Bo stać go, stać. I to było Krysi, panie świt nad jej duszą, przez Edka jej obiecany. Matura, Józi. Więc nie ma robotnika z niewolnika, Tereska. A jak się dzieciak uczyć nie chce, to i sam Salomon jemu oleju w głowę nie naleje. Taki stem jest. A tyle by tam Edita, co Edita Jabłoński. I nie godajcie, wy mnie durno tlepi. Bo jak was znów to kombinujecie, coś chytrego na boku. Pewnikiem coś kombinujecie. Gada mi no to, co jest. I calutką prawdę, panie święty. U was zawdy taką prawdę, jak u cygana na targowisku. Swoje interesa ino widzicie. Swoje. I chce ta się Staszka z chałupy pozbyć migiem. Tak? No, przecież on już dorosły, wąs jemu pod nosem się sypie. Dorosły. Musi pora takiemu Nygusowi do uczciwej roboty się brać, nie? A kajfasz może nieźle mu, nieźle jemu zapłacić. W rodzinie nikt Staśka nie oszuka, nie założę go w robocie, Tereska nie. Tak, a znacie to powiedzenie? Kuka, kukułka, kto do luftu rodzinno spółka, znacie, a? Aha, no. Znam. Kajfasz nie sroka. On Staszkiem orać nie będzie od świtu do nocy za psi grosz. Możecie z Zosią być spokojne, Tereska. Tak, ręczę za to głowę. No, ty tak nie ręczysz, bo bez głowy szybko ostać się możesz, widzisz? Gdyż widzisz, za tego zdrojowego głowę ci dawali, że to on porządny człowiek i biserman? I co z tego wyszło, Józik? No co? Gdzie mnie teraz zdrojowego szukać? I moich 5 milionów, a? Gdzie? To insza sprawa, Tereska. Inszą. Ja wiecie, słuchać o tym zbóju nawet nie chcę. No. On mnie też zdrowo oszwadził. Tyż, na tyle milionów, co i was, Tereska. Na 5. I pięć. Bez to od tych kur, Józik, ja nikomu z was jabłońskich już nie uwierzę, widać? A co? No. Jabłoński, co? Czuczmany jakie są, panie święty, czy bandziory, żeby nam zara nie wierzyć? No
się nie, tak, wy mnie Tereska nie denerwuj, ta lepiej, bo mnie zaraz ciśnienie skacze, jak słyszę to czartowskie nazwisko zdrojowe. A niech wam skacze. Jak żeś ta przy błędzie spod Warszawy uwierzyli i za rodzinę żeś ta go uznali, niech skacze. I sumienie, niech was będzie do samiutkiej trumny, Juzik. Za te wszystkie krzywdy, co my, familia Borkowych, od was Jabłońskich, to jest ta ludzkie moje życie doznali. Co? Co? No, jak? No, bo to przecie przez waszego łezka Krysia nasza ziemię gryzie od lat. I przez was Stasiek na latawca wyrósł. I nikt jemu ręki nie podał. I Marychna pewnikiem z domu będzie musiała wyjść. Zara, Tereska, co wy tu za durnoty gadacie, no? Czy wy dziś z rana szaleju się napili zamiast tych waszych kropelków na nerwy, panie święto? My? Wam wrogami? My się cudzym majątkiem nie żywimy, wiesz? Nie. A co? Nie jesteś tak, Juzik? Nie jesteś, przecież wasz Edek tak teraz żyje, że z nim pogadać nie można. Wiesz, ino gdzieś goni, a dzieci chałupę do cna zaniedbuje. O, dobrze, że jesteś. Siedł. Tam już wrócił, panie święty. Ale nie do życia, stryju. Że też ten Stefan nie miał na kiedy wymyśleć kopcowanie kartofli, tylko na dziś właśnie. Teraz. A co się stało, że wy, Tereska, macie taką minę, co? Jaką minę. A stryjo, gdzie goni? To? A uspokoić się trochę z mych nerwów na świeżym powietrzu. No zejdź mi z drogi, bo już słuchać tych dwórno Tereski nie mogę, panie święty. No idzie? No ta idź, ty faktorze familijny. Oszust zawsze boi się prawdzie spojrzeć w oczy. No tak. Słuchajcie, co to za dyskusja ze stryjem, co? To już naprawdę nic do roboty, bo grozi nie macie, żeby zaraz po śniadaniu wiec tu robić? Jaki znowu wiec? No wybory pysków już się skończyły. Trzeba teraz znów brać się do roboty, żeby nie zdechnąć z głodu przez zimę. Ty mnie od progu, polityka, nie zagaduj. Godejno bystro. Czego ty, Staśka, miast do szkoły, do kajfasu, do roboty wysyłasz, a? Żeby mu tyłek z nudów do krzesła przed wideo i telewizorem nie przyrósł. Rozumiesz się? Dyć było przez ciebie przyobiecane moi Krysi przed śmiercią, że ty, Edek, Staśka i Marychnę co najmniej do matury uczyć będziesz. Było? No nie? No to weźcie Tereska, jego kajety i książki i idźcie się za tego nauczyć do technikum. Jak jego wołami do matematyki zasięgnąć nie można. Humor, satyra. A godana, Starzysia, że jakby tak trochę grosza byś ty nie żałował i Staśkowi korepetycje do własnie. A Zosia niech lepiej swojego Łukasza pilnuje, bo on też nie mniejszy leser się zrobił niż mój Stasiek. I to od kiedy prezes Tetera karierę w Lublinie w PSL robi i tą agencją rynku trzęsie. To jej sprawa, nie twoja. Tereska, ja tam wiem, co robię i nie martwcie wy się z Zosią tak o mnie i o Staśka, dobrze? Tyle ty wisz, to zisz. Marnowałeś chłopaka i teraz się chcesz bystro go z chałupy pozbyć. No. Bez to na zaharowanie dodaję do kajfosu, ty. Odbiło wam, czy co? Ja miałbym swojego jedynego syna skrzywdzić? Ja? To czego on się nie uczy, a? Przecież moja Gosia nawet za długi na płytę nagrobną Krysił od ciebie nie ściągł go teraz, abyś mógł Staśka do szkoły znów posłać. Nie rozumiesz ty tego, czy jak bezbożniku jeden? Humor, satyra. Dziękuję za komplement, ale mnie zbytek łaski od Teterowej dotknął. Zosia mnie łaskawie dług daruje i jeszcze ustawia, co mam z synem robić, no. Ale bo Stasiek musi szkołę skończyć, nie? No to niech mi ją Zosia z wami znajdzie, skoro żeście takie mądre. Ty, jak ty jeszcze taki wielki pedagog. Co nie było nam oci znajdca? Szkołę dla Staśka, szkołę Tereska. Tylko to nic więcej. Mało ci szkół u nas dookoła, co ty? Ale takiego nygusa jak mój synalek, to nikt nie chce wziąć do siebie, rozumiecie? Nikt, Tereska, nawet najsłabsze technikum. Nie miał ojca i syna, a niby to czemu, a? A, bo już wszyscy dobrze wiedzą, jakie to ziółko jest z niego. Policja go nawet na konferencji okręgowej dyrektorów szukała, jak wtedy zwiał, no. I teraz ma za swoje, ma. Żadna szkoła go nie chce, naprawdę. Nie, użeż ty jak pierwszy jakiś. A no niestety, Tereska, nikt go nie chce. Jak jeździłem i pytałem, to każdy dyrektor mówi, pan przyniesie mi opinię z poprzedniego technikum, to wtedy pogadamy.
A jaką on ma opinię Puława, to? No to chyba wiecie obie z Zosią, dobrze, nie? No, niby jaką może mieć, a? No, a jak najgorszą? Najgorszą pod słońcem, Tereska. I całkiem zresztą słusznie. I co ty pleciesz? No i ja jako ojciec nic, a nic nie mogę zrobić. Co najwyżej kogoś, kto Staszka zna dobrze, poprosić, żeby go wziął do roboty, zanim go do wojska nie wezmą. Teraz rozumiecie? Panno, przenajświętszo, Chrystusie drogi. Do wojska jego mogą teraz wziąć? Do wojska? No a co? Zdrowy jest, jak koń 19 lat skończył, to... Nie goduj ty nawet głośno tego Eduś, aby to w złą godzinę tego nie wyszli. Dobrze, ja mu tego woja nie życzę tak szybko. Może jakieś liceum albo technikum wieczorowe uda mi się w końcu załatwić. Muszę tylko z Martą i Półtorakiem pogadać. Może oni mi poradzą, gdzie tego Staśka wsadzić do nauki. Ale w przyszłym roku już. Dzieci na doktorka, a on profesor, jakby nie było. Może teraz mu pomogą, nie? Najlepszy profesor już mu nawet nie pomoże, jak sam Stasiek do nauki się nie przyłożył, no. Eduś, ty mnie nie zagaduj, że nic co się zrobić dla Staśka nie da. Bo ja swoje wiem. Wiem. A ja swoje. Jak mnie nie wierzycie, to najlepiej Staśka popytajcie. Może on, wasz ukochany wnusio, to wam szczerze powie, co on dalej z sobą w życiu zamierza robić. Bo mnie jakoś, wiecie, powiedzieć nie chce. Ale spytam, zaraz spytam, niech wiem do końca, co wy zamiaruje ta robić. Stasiek! Stasiek! Jesteś ty tam, a gdzie markiżu? Jaki markiżu, Borkowa? Na drogę pognął, widziałem. No. Trzecie kurtki szukam po szafach. Piąt jeden, no. A teraz pewnie za listonoszką ślipiczy, aby listu mu od jego Marioli nie przyniosła. Dobrze gadam, Stryjasku? Dobrze, ale zamyka drzwi za sobą. No. A Tereska tak trąbi za Staśkiem? Lepiej nie pytaj. To znów sprawiła ci kazanie? Gorzej. To może do spowiedzi wysłała albo do chóru kościelnego. Też ci raczej... Żarty w głowie. Akurat żartowałem. Ja byłem daleko, jak wchodziłem, ale jak zobaczyłem wasze miny, Stryjaszku, to... Możesz ty wreszcie skończyć tym Stryjaszkiem i traktować mnie normalnie, a nie tak, wiesz, no... No jak? No jakbyś mnie za parobka brał albo coś takiego. No to Stryjaszek... Pardon, czy Stryk nie jest przewrażliwiony przypadkiem? No bo ja daleki jestem, żeby tu kogoś na dystans brać. A ja widzę, żeś wspaniał ostatnio, ale... I nos nosisz wyżej niż go masz. Ale bez przesady, stryju. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak? Jak to bez przerwy tłumaczyli nam w telewizji ci nasi wybrańcy ludu. Ale jak się weszło do lokalu wyborczego i wzięło tę listę z kandydatami do ręki, to nachyliło nad nazwiskami, to człowiek naprawdę musiał się dobrze zastanowić, kogo by tu do Sejmu i Senatu wybrać, żeby mieć czyste sumienie po tym. I grzechu śmiertelnego nie popełnić, jak gada dziadek Józef. A wiesz, ci, którzy się do koryta pchali, Adam, nie mieli takich wątpliwości. Bądź pewien. I ci z SLD, i ci z PSL-u byli przekonani, że tylko oni mają mądrość na rządzenie Polską. Oni i nikt więcej. Przecież ja naiwny nie jestem i wiem, że każdy zachwalał siebie. Albo swój PSL, jak ten Żarczyński. Czy tą humor, satyra, niby swoją niezależność od SLD jak ubek z sroka. I nic mu to nie dało. Ludzie na taką niezależność Wiesiutka nie dali się złapać. I na niego nie głosowali, na szczęście. Za to mnie Żarczyński krwi mocno napsuł, że za PSL-em nie basowałem jako ten niby komendant OSP, tylko za Solidarnością byłem. No i ja też. No i chociaż pół wsi na tych niby niezależnych emerytów dało się złapać. A? Nawet taka Borkowa uwierzyła, że oni nie są częścią SLD czy Solidarności, a samodzielną partią emerytów. Grunt, że ten bajzel wyborczy już mamy za sobą, Adam. No, albo jeszcze lepszy przed sobą. Teraz się zacznie tworzenie koalicji od nowa i ustawianie się na nowo, przy którym to by pośle coś załatwić dla siebie, nie? Moja chata z kraja. Ja mam remandent w OSP, kurka wodna, i kontrol na głowie. No jakżeś się dał, stryju, sroce tak przed wyborami ogłupić i zamiast za ludźmi Pawlaka basować, Wiesiutka pod niebiosy wychwalałeś, że straży pomaga, no to... No bo mi wrzucił do kasy parę milionów przed wyborami, żebym chociaż dziurawe węże mógł wymienić, nie? No. Więc co miałem robić? Udawać, że Sroka tego nie dał, czy ja? No nie no, ale żeby zaraz go pod niebiosa wynosić. Ja jak z babce OSP. Jak będziesz, Marku, komendantem straży kiedyś, to zobaczysz, jaki to łatwy chleb. Ja tam za taką strażą przy partii nie jestem. A za jaką? Zawodową i w rejonach. Jak to na całym świecie jest. No i za policją zawodową też jestem. No, krajową, aby bandziorów łapała.
i samorządową, żeby jak szeryf w Ameryce w gminie była wybierana i tu oko na psią miała. Nałykałeś się tych haseł prawicy. Widzę, przez te wybory nałykałeś się. Mniej niż ty stryj lewicowych przez swoje życie. A mnie wcale nie o hasła chodzi, tylko o nowoczesność. I równe szanse dla wszystkich. Nie tak, jak to za poprzedniej koalicji było, że kto partyjny, stołek od razu miał. Od Warszawy zaczynając, a tu na gminie kończąc. Hola, hola. Zobaczymy, Adam, jak ci, co teraz te wybory wygrali, będą inaczej rządzili. Pewnie do pierwszego rozdania stołku. Może nie będzie aż tak źle. Chociaż kto to wie, kto to wie. Ja ciekawym, jak szybko ci nowi, co po raz pierwszy weszli do parlamentu, dadzą się wciągnąć w tryby interesów i interesików takiego Wiesia Sroki czy Mikołaja Żarczyńskiego i na ile to będzie nowy czy reformatorski parlament. A sam mówiłeś przed chwilą, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie zawracaj więc mi głowy wielką polityką, bo mnie ona wisi jak kilo kitu u sufitu. Dobra, już więcej nie będę. Adam. Mów lepiej, z czym wpadłeś, bo chyba nie politykować po wyborach. Pewnie, że nie. Mam ważniejsze sprawy. A wiem. Jak Stefana ustawić, żeby ci na duchem ciągle nie basował, nie? To też. Ale jest jeszcze inny problem. On bardziej stryja dotyczy. No. Chciałbym wiedzieć, no? Czy jak Stasiek poszedł do roboty u Kajfasów, to ja mogę liczyć więcej w robocie na ciebie? Na mnie? No, ja chcę dziś zacząć ogławianie buraków cukrowych, a to jest cały miesiąc charówy dla paru osób. No, bo ogłowić, wyorać, wywieźć trzeba te buraki. Możesz się streszać? Ja z podpłatą kultury nie jestem, jak ten wasz zdrojowy i żebym roboty w polu nie znał. No, ale ja czy mogę na ciebie liczyć przy tych burakach? No wiesz, ja zapłacę ci lepiej jak komu obcemu, no. Pełne półtora dniówki i wyżywienie do tego, no. Za Pawła Wilczewskiego mnie masz, czy ja? Że tak gadasz? Wiesz, że ja po zarobkach się nie uganiam, żeby przeżyć. Ale ja mówię otwarcie, jak jest. Trochę mnie przycisnęło z robotą, a na ojca nie ma już co liczyć. Jeszcze nie wiem, Adam, rozumiesz? Jak to? No Stasiek przecież dopiero co zaczyna tę robotę u Kajfaszu, prawda? No niby tak, ale co z tego? No ja wiem, ile on ten Nygus tam u Zenka wytrzyma przy tej chemii. To nie jest wcale taka lekka, przyjemna praca w tej hurtowni. Jakby się komuś z boku mogło wydawać. No i przy chemii zawsze jest ciężko. No, te wyziewy i noszenie worków czy puszek. Ale Staśka mojego znasz, prawda? Więc czy on wytrzyma, trudno powiedzieć. I wtedy Zenek może liczyć tylko na mnie, bo Justka boi się stać w sklepie. No, ale ten biznes Kajfaszów to żadna dla was przyszłość. No co ty się takich trzymasz? I Staśka jeszcze tam pchasz. Właśnie, pcham go tam, gdzie ktoś ze swoich będzie miał go na oku, rozumiesz? Ale sam ten biznes Kajfaszów to też bardzo cienka sprawa. Z tego, co mi się zwierzał Marek Martyna, to może być tylko kwestia czasu, kiedy Wiesio Sroka, Zenka i Justkę doprowadzi do bankructwa. Myślisz? No ja jestem pewien. On by już ich dawno zdołował, gdyby teraz nie był zajęty wyborami do Senatu. Jako ten niby niezależny kandydat. Chyba im trochę zazdrościsz, że mają ten sklep i hurtownię. Ja mojej siostruni niczego nie zazdroszczę. Ale wiem na 100%, że Sroka na nich znowu sanepid, PIH i Państwową Inspekcję Pracy będzie nasyłał. Już się prawie z tym nie kryje, kiedy chla gdzieś poza gminą. Ale Kajfasze mają wszystko w porządku i według nowych przepisów swój interes prowadzą. I kursy porobili, jak się patrzy... No i co z tego? Jak Wiesio Sroka ma wszędzie bywszych u Besiaków na stołkach. A oni solidarnie synka swego komendanta powiatówki poprą zawsze i wykończą jak trzeba. Gadanie. Kopertami każdego urzędnika potrafi przekupić kanalia ubecka. Skorumpował już cały rejon, bydle nie na żarty. Zenek też nie praje, żeby tego nie widzieć. I nie bój ty się. Tak, ale Zenek nie ma za sobą całej mafii, a Wiesio Sroka ma. Bywszych ubeków, bywszych milicjantów, formowców i całą tą hebrę. A oni wszystko wiedzą i na każdego potrafią znaleźć haka od ręki. Adam! Może i tak, no nic. Adam! No i tak. Adam! Już mnie namierzył ekonom. No to jak będzie? Mogę na siebie liczyć, czy mam Pawła Wilczewskiego nająć na brygadiera? A co ty? Pułk Wojtka chcesz na to pole ściągnąć do tych buraków? Nie, ale biorę ruskich robotników, żeby taniej mi wyszło. No wiesz, jak zdrojowy narozrabiał, to Jola spać po nocach nie może. Chcę płacić jego długi. Wariowała? No i co tak się śpieszy? Pierw niech zdrojowego odszukaj, wyciśnie z niego co trzeba i co się da. Adam! Jesteś tam! No już idę! Tam już nie wiem, co robić z tym zdrojowym. No to co, mogę liczyć na siebie swoją? Jutro ci powiem, na razie sam nie wiem. Naprawdę, no, bo jeszcze się ciągnie remanent straży. No. No
Dajcie tak grzeszcze na całe gardło. No bo gdzie łazisz? Nie wiesz, że buraki czekają na oglawianie. Bez krakania ojca chyba bym nie wiedział. No, początek października to nie pora na pogaduszki, synku. Nie na pogaduszki wpadłem, tylko zapytać Edka, czy przyjdzie do buraków. Ej, tam na Edka lepiej nie liczyć. A na siebie, Adam, na siebie wyłącznie. Ale ktoś musi mi trochę pomóc pilnować tych ruskich najemników, żeby uczciwie w polu pracowali, nie? No ja już ich przypilnuję, bądź spokojny. Bądź ojciec spokojny. Niech lepiej domu pilnuje. I mamie pomoże obiad im przygotować, to wystarczy. A na twoje Jola to co? Nie mogłaby matce pomóc przy obiedzie? No i pomoże. Ale ma jeszcze Paulinkę na głowie, prawda? Paulinka nie ma 2 miesięcy, żeby przy niej stale siedzieć. No mogłaby więc twoja żonka matce więcej pomagać, nie? A nie tylko warzywa poobierać i talerze pomyć, czy tam garnki. Ale kuchnię to niech ojciec kobietom zostawi, dobrze? A Joli mi nie ustawia, co ona ma robić, bo ona sama wie, sama. No tyle ona wie, co o tym jej ojciulku. No. Przyjechał wspaniak, nabrał forsy od sąsiadów i uciekł jak największy złodziej Jaga. No. A nam tylko wstyd po nim został. No ale ona nie miała ze Zdrojowym nic wspólnego. Tam. Więc niech się ojciec Joli nie czepia i nie dunderuje jej na duchem jak mnie. Ona i tak po nocach spać nie może przez tego Zdrojowego. Dobro, żeś sobie rodzinkę znalazł, synu, nie ma co. No, a jak jeszcze inni kuzyni twojej żony odnajdą się nam i zaczną tu na Trojakach takie spustoszenia robić, jak ten dziad Zdrojowy, to nas, Jabłońskich, za lobuzów będą mieli. Też ojciec sobie wymyślił. Czy ojciec naprawdę musi mi dopiekać codziennie? Naprawdę musi, tak? Adam, Stefan, no. Co wy tak stoicie przy bramie i warczycie na siebie? Co się znowu stało? No co, nie wie mama. Ojciec musi swoje żale wygadać, kurczę. No, tylko ty mi nie kurczę i nie felkuj, smarku jeden. Tylko mów matce całą prawdę. Taka to i prawda. Stefan, no. Idź ty do swojej roboty. A ty, Adaś, chodź tu do mnie do ogrodu. Pomożesz warzyw nakopać na obiad. No, co tak patrzysz, synu? Chodź no tu do mnie, chodź. Bo ta Marta to tak głęboko siedzi. Wszystko muszę ja i nikt więcej. No, nic ci się nie stanie. Ruszaj się. Ja muszę krowy poprzepinać na kartoflisku, żeby sobie drobnice wyzbierały. Ile mama tych warzyw chce kopać? Przecież ma już mama pół kosza od kartofli. Oj, synu, ja cię specjalnie odwołałam, żebyście sobie z ojcem znów do oczu nie skoczyli, jak przed śniadaniem. To on wiecznie skacze, nie ja. Oj, pewnie tak, Adaś. Chociaż obu wam nerwów nie brak. Jeden drugiemu na krok nie ustąpi. No bo jak on wyrwał z tego nałęczowa, to nic, tylko dunderuje mi na duchem i dunderuje. A ile ja te jego durnego kwękania mogę słuchać? No ile? No wystarczy chyba już jego starych rządów, prawda? Ale ty nie musisz się tym tak aż przejmować, no. I brać sobie tego na ambit, synku. A ojciec musi kwękać? Też chyba nie. Bo musi to tylko na Rusi. Oj, ale wy obaj jesteście, niech was, no. Słowo za słowo, krok za krok. Mama da ten kosz, ja poniosę te wasze. Nie mam czasu na takie pogaduszki. No ty nie chcesz mnie nawet słuchać? Ale to nie w tym, że. A w czym? W tym, że gdybym ja nawet na księżyc poleciał i cały świat zadziwił, to on i tak by dunderował, że nic a nic nie robię. No, taki to on już jest, no. Kto? No ojciec mi. A co, nie? No przecież wszystko, co ja w życiu robię, to robię w jego mniemaniu źle. Całkiem do luftu. I najgorszy dureń jestem do tego. Cymbał prawie. Nie, Adaś, ty nawet tak nie mów. Nie mów mi tego. Bo jakby ktoś z boku to usłyszał, to by źle sobie o tobie, o Stefanie i o mnie pomyślał. O nas wszystkich. O całej rodzinie Jabłońskiej. Ale ja do mamy nic nie mam. Oj, ale do ojca ciągle. Mama mi się bez przerwy, jak on we wszystko nie wtrąca i nie ustawia mnie na każdym kroku, jak jakiego rekruta. Ale zrozum, Adaś, że ojciec całe życie nauczony był komenderować wszystkim. No za takiego żandarma w rodzinie robi. Ale żandarm też w końcu musi zrozumieć, że pora mu iść na emeryturę. I o różańcu już myśleć, a nie o rządzeniu gospodarką i ustawianiu mnie na babce. Boże, mój Boże. Ty sam jesteś wykapany, Stefan, jak tak mówisz, wiesz? Ale może i jestem. No ale co mam robić, no? Udawać, że nie słyszę jego dunderowania i swoje robić. To go tylko rozwścieczy, a wtedy o byle co zacznie się mnie czepiać. To też nie jest wyjście z sytuacji, synku. Więc jak ojczulek się nie uspokoi i wyprowadzi mnie kiedyś z nerwów, to chyba nie wytrzyma i... Matko jedyna, no, Adam, co ty? Naprawdę byś na ojca rękę podniósł? No, jeszcze nad sobą panuje, ale Matko, ja nie wiem, czy długo wytrzyma. Wy mnie chyba obaj wykończycie tymi swoimi kłótniami, wiesz? Rambo, no gdzieś ty zwariował. Co ty tak skaczesz do mnie, jakbyś mnie co najmniej rok nie widział? Do budy, łobuzie, słyszysz, do budy. Na krok nie da człowiekowi odejść. No to gdzie mam mamie zanieść te warzywa? Do chałupy czy do letniej kuchni? Do kuchni, synku, do kuchni. Postaw na ławeczce i możesz iść tylko
Pamiętaj, proszę cię, no żadnych już awantur z ojcem, dobrze? No, ja na pewno nie zacznę. No. A za niego ręczyć to nie mogę. No. I tam za mnie to dobra. O, kompot. Tam gardło masz. Ale pycha mama zrobiła tych spadów. Nie, to nie ja, to Jolcia. Tych spadów dałam trochę węgierek, ale... Adek, no nie tak łapczywie, no wolniej. Nalatałem się od samego rana za tymi ruskimi robociarzami. No, paluszki widać taki dobry. A Jola mówiła, że ci ruscy robotnicy pewnie coś mocniejszego na pole chcieli, tak? Jak myślisz, piwo, a może flaszkę? Dostaną przy obiedzie, jak będą chcieli. W polu kompot im do picia wystarczy. A Jolka niech nie wymyśla, jak się na tym nie zna. Gospodyni raptem się znalazła. No Marza, co ty od niej chcesz? Stara się dziewczyna jak może. Ej, niech się lepiej stara zdrojowego tu ściągnąć, żeby się zgodzić. Pożyczek porozliczał starych komuch i Agida to... Kiedy ona już napisała do niego dwa listy do Brwinowa, a że żadnej odpowiedzi nie ma, no to co ona ma zrobić? Ona mi gadała o tym z rana. To niech jedzie i go tu za łeb ściąga. O Jezu, no kiedy? Teraz? Jak buraki się zaczynają ciebie o zimin w pełni? Może później pojedzie, jak się troszkę w polu obrobimy. A jeszcze się taki gospodarz na świecie, mamo, nie urodził. To by się ze wszystkimi robotami na gospodarce obrobił. No to prawda. A ludzie nam już przez drogę przejść nie dają przez tego drania zdrojowego. Do sklepu się boję wejść, bo każdy mnie pyta, czy to prawda, że jego policja litem gończy poszukuje. Aż tak? A co mama myśli? Ojciec też przez zdrojowego chodzi nabuzowany na Jolkę. Chociaż nie chce się do tego przyznać. No i pewnie tak. Ma żal do Joli, za jej ojca. To się na tobie wyżywa, no. O, to do niego podobne, synku. Spadaj, ty gnojko, bo jak ty... Masz, no. Jezu. Stasiek, no co ty? Co ty, co ty? Piłkę chcesz nam pograć w pajacu? Co tak wyglądali na kartaniego? Mama mi się plącze pod nogami, skubań. Poszedł ty! To nie powód, żeby go kopać. Co ty, ja go nie kopię. Tylko on mi się pod nogami zaplątał. A tak właściwie to ja do ciebie, Adam, lecę. Chcesz mi może przy ogławianiu buraków pomóc, że tak ci śpieszno? No co ty, nie. A co, pali się gdzieś? No nie, nie, no zobacz co dostałem, zobacz. No co? Widzisz? Co ty mi tu podnoszę jakimś papierem wymachujesz? Co to jest? Co? No, wezwanie dla mnie do woja. Wezwanie, no listonosz przyniósł przed chwilą. Kurde, znakomicie do RKO. Mam się stawić na 10 października, rozumiesz? No na 10, kurde, no. Tu pisze, obowiązkowo, o godzinie 8 rano. No to co się tak przejmujesz? Jak to co? No przecież oni mogą mnie wziąć w kałasze, nie? No mogą, owszem. No i co z tego? No nie, no. No ja chyba tego nie przeżyję, wiesz? Nie przeżyję. Ty nie przeżyjesz? To czemu żeś się pajacu nie uczył jak należy, co? I czemuś matury nie zdał? Brakowało ci czegoś? Chyba nie. Poza rozumem, głupku jeden. Poza rozumem! Wysłuchali państwo 1886 odcinka powieści radiowej W jezioranach.